Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. To będzie standardowo vlog. Dzisiaj jest dzień świra, dlatego że jest poniedziałek. Wstałam o 4:30, właśnie weszłam do domu. Jest teraz godzina 16:15. Nawet się jeszcze widzicie nie przebrałam, jestem w jeansach, w bluzce, także muszę się przebrać, ogarnąć trochę, chyba coś zjem, w ogóle zobaczcie co ja piję, no ale bez tego się po prostu dzisiaj nie da, dlatego że mam tylko godzinę, żeby się trochę ogarnąć, w ogóle już się ciemno robi na zewnątrz, mam tylko godzinę, bo jadę na trening, także słuchajcie, poniedziałki są naprawdę ciężkie i wtorek w zasadzie też, bo będę musiała jutro znowu wstać o 4:30, ale też jutro idę na paznokcie od stóp, jutro będę się przyglądała jak ta pani mi robi, dlatego że no docelowo chcę sama je robić. I jeszcze chyba teraz zrobię sobie frencha, chyba że zdecyduję się na przykład na czarne, bo też mi chodzą po głowie, zobaczę. W każdym razie, no french uwielbiam w ogóle na dłoniach i na stopach, a na stopach tak bardzo schludnie wygląda. Jeszcze kilka lat temu jakby ktoś mi powiedział, że będę miała takie paznokcie delikatne, w sensie frencha na stopach, to bym powiedziała, że nie ma takiej opcji w ogóle, bo ja zawsze lubiłam albo czerwone, potem się przerzuciłam na brąz, natomiast w ogóle nie wyobrażałam sobie stóp z jasnym kolorem, a to wygląda bardzo ładnie, także no to to. Coś zamówiłam też Shein, także niedługo będzie jakaś paczka i pokażę wam takie pierdoły, tak jak standardowo, ale potrzebowałam tak naprawdę jednej rzeczy. I przesyłka z Ikei jest droga, więc znalazłam tą samą rzecz na, właśnie na Shein, także jak przyjdzie paczucha to wam pokażę. Ale to raczej nie będzie ten vlog, dlatego że no ta paczka idzie około 7 dni, więc no myślę, że to już będzie kolejny vlog i to będzie właśnie vlog, gdzie idę też do fryzjera, także no to tyle. Coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? Środa wolna, więc to też jest optymistyczne. W czwartek chyba jak dam radę pojadę też do biura. A w weekend wpadnę, także słuchajcie, taki jest plan na ten tydzień. Ogólnie świeci mi się już buzia, muszę troszeczkę też makijaż sobie poprawić, dlatego że no robiłam go o 5 rano i w sumie wszystko się jeszcze jakby trzyma, tylko właśnie troszeczkę mi się tutaj starło koło nosa standardowo. Szminkę poprawiłam, to jest jakaś tam stara szminka z Kobo, także ładnie mi po prostu pasuje taki kolor do tej bluzki, dlatego też mam paznokcie czerwone. Mam wrażenie, że z tym kolorem czerwień ładnie wygląda, czerwień, koral, więc dlatego pomalowałam sobie też usta. No i tyle, pokażę wam słuchajcie jedno puste opakowanie, bo chcę wywalić. Skończyłam krem z Eveline, to jest krem nawilżający, krem odżywczy, Beauty and Glow. Kiedyś go kupiłam, bo bardzo dużo dziewczyn gdzieś polecało ten krem, ja już nie pamiętam, czy to było na YouTubie, czy gdzieś tam, czy na Instagramie to widziałam, nie wiem, ale dużo dziewczyn polecało i powiem wam, że jak zaczęłam go używać na twarz, to był jakiś taki moment, że coś mi nie pasowało pod makijaż, w sensie ten krem mi nie pasował, jakby był za bogaty, nie wiem, ja wam mówiłam, że ja mam z tym problem. I zaczęłam go używać na szyję i dekolt, czasami na twarz na noc i powiem wam, że genialnie nawilża, także naprawdę jest bardzo dobry. Może teraz pod makijaż by się sprawdził, nie wiem, nie próbowałam, no ale na tamten czas po prostu lepszy był na noc i właśnie tutaj na tą okolicę, żeby sobie nawilżyć, szyja, dekolt. Kosztował chyba około 20 zł w Hebe, także jakbyście czegoś szukały, no to naprawdę jest spoko. On nie jest jakoś bardzo ciężki, jak na krem odżywczy, w sumie taka w ogóle dziwna nazwa, nawilżający krem odżywczy, ale w sumie i nawilża i odżywia mam wrażenie tą skórę, także no już widzicie przecięte opakowanie, także wywalę i tyle. Dobra, także słuchajcie, idę się ogarnąć trochę, usiąść chociaż na chwilę, żeby nie paść, skończę pić mojego Blacka No Sugar. No i będziemy się chyba widzieć już jutro, tak mi się wydaje, bo no co, dzisiaj już przyjadę, w sumie wykąpię się, obejrzę pewnie Hotel Paradise i prawdopodobnie padnę, więc widzimy się jutro.
Siemaneczko, słuchajcie, mamy dzisiaj drugi dzień listopada, ja już zaczęłam pracę, ale niestety coś mi się komputer tam pierdzieli, bo są jakieś aktualizacje, więc muszę poczekać, o, gumka do włosów. Specjalnie mam rozpuszczone włosy, bo słuchajcie, wczoraj robiłam sobie wieczorem taką pielęgnację, ale taką kompleksową, z olejem, wiecie, jedna odżywka, druga na szczotkę, wyczesanie i tak dalej. I te włosy są piękne. Jezus, jakie one są piękne, aż nie chcę ich związywać, bo po prostu dzisiaj powtórzę tą samą pielęgnację, bo jutro chcę jechać w piątek do biura. Dlatego, że i tak mam w planie jechać do Gdańska, więc za jednym zamachem po prostu, jak będę wracała z biura, pozałatwiam to, co mam załatwić. Ale słuchajcie, faktycznie, jak się zrobi taką kompleksową pielęgnację na szczotkę i tak dalej, to oczywiście zajmuje trochę czasu, ale te włosy wyglądają po prostu pięknie, tak? Także wow, chcę o nie teraz trochę zadbać, bo za tydzień, tak za tydzień w sumie od dzisiaj, no dobra, od jutra, idę do fryzjera, także mega się cieszę, no. Natomiast jeśli chodzi o kubek, też wam pokazywałam w przebitkach, to jest kubek z Action za 5 zeta, bardzo fajny, więc to znaczy fajnie wygląda, ale pije się trochę gorzej z niego, natomiast pomału się już przyzwyczajam, także pewnie będę w nim piła cały rok, no bo w kubkach z Mikołajami też piję cały rok. Na przebitkach też widziałyście moje paznokcie. Jeśli chodzi o stopy, zrobiłam taką ciemną czekoladę. To był taki dziwny, znaczy ten lak jest dziwny, nie wiem, z jakiej on jest firmy. Ale na tym takim próbniku to był taki brązowy, właśnie z drobinami, ale taki dość jasny ten kolor. Mimo tego, że ta dziewczyna mówiła, że tam są chyba dwie warstwy nałożone. Na moich paznokciach wygląda to zupełnie inaczej. On jest prawie czarny, ale właśnie brąz, nawet ciemny brąz jest zupełnie inaczej na stopie wygląda niż czarny. Także cieszę się, że miała taki lakier. I teraz sobie ponoszę do grudnia. Jeszcze w grudniu chyba pójdę na Frencha, żeby mieć tak, wiecie, na koniec roku, na Sylwestra, na którego nie mam planów. I wtedy już nie będę na razie robiła. A jeśli chodzi o dłonie, to słuchajcie, dochodzę do perfekcji, jeśli chodzi o skórki, w ogóle szok. Natomiast zamówiłam też taki środek do usuwania skórek z Sally Hansen. Polecałyście mi, więc też zobaczymy, bo chcę co drugie jakby raz robić tym removerem, znaczy to jest remover się nazywa? W sumie nie wiem. No dobra, tym produktem do skórek, kurde, coś mi słów dzisiaj brakuje, no tą maszynką, Jezu, dobra, w ogóle nieważne. W każdym razie, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Jestem zadowolona i myślę, że jeszcze trochę i spróbuję znowu zrobić sobie hybrydę, ale to za jakiś czas, bo teraz mam na razie odżywkę, bo coś te paznokcie takie wam powiem, mam wrażenie, że są miękkie, a dawno nie miałam takich paznokci. Nie, że jakoś bardzo, ale mam wrażenie, że miałam mocniejsze paznokcie, także na razie dwie warstwy odżywki i niech tak zostanie. No i tyle, także słuchajcie, w ogóle ostatnio dochodzę do wniosku, że bardzo przeszkadzają mi ludzie, którzy ciągle zrzędzą, marudzą, krytykują, wszystko czego nie lubią, to po prostu jest skrytykowane, czego nie akceptują, bo wiecie, jest różnica między tym, jak wypowiadacie swoje zdanie na jakiś temat, tak rzeczowo, konkretnie i tak dalej, a co innego jak niektórzy są znerwani i wiecie, jak bronią swojego jakby zdania, swoich przekonań. I tak mnie to, słuchajcie, irytuje. To są najczęściej ludzie, którzy żyją tylko w bliskich kontaktach z rodziną, mają mało znajomych, dziewczyny nie mają koleżanek, bo koleżanki przecież są fałszywe. A tak naprawdę, wiecie, czasami jest tak, że to warto poszukać problemów w sobie, bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie naokoło są źli, tylko czasami może warto popracować nad sobą i ja powiem wam szczerze, w życiu codziennym mam mało takich ludzi, każdemu się zdarza ponarzekać, coś powiedzieć, wiecie i tak dalej, ale to musi być z umiarem i to musi być powiedziane w sposób taki normalny. Ja po prostu nienawidzę ostatnio ludzi, którzy ciągle coś krytykują i ciągle po prostu zrzędzą. I tak a propos właśnie też Halloween, bo powiem wam, że dużo ludzi jest przeciwnych. Dla mnie, ja absolutnie jestem elastyczna, jeśli chodzi o takie rzeczy. To, że kiedyś pierwotnie Halloween to było, wiecie, pewnie każdy zna historię Halloween, że to święto nie jest jakby fajnym świętem, to jest zaproszenie szatana i tak dalej, i tak dalej, to tam jest długa historia, natomiast to było kiedyś, dawno temu. Ludzie po prostu zapożyczyli sobie to święto, żeby mieć kolejny pretekst do zabawy. Może nie jestem za tym, żeby dzieciaki chodziły po domach i zbierały słodycze, może aż tak to nie, ale słuchajcie, to jest pretekst do zabawy. Sama bym poszła się przebrała, tylko nie miałam gdzie, byłam zmęczona i nawet nie miałam kostiumu. Chyba nigdy nie byłam na imprezie halloweenowej, ale generalnie mi absolutnie to nie przeszkadza. Słuchajcie, jak ktoś ma ochotę, niech się bawi, a jak ktoś nie lubi, nie chce, to po prostu no nie. Jakby
Nie wiem, jakoś tak ostatnio jestem bardzo przewrażliwiona na tym punkcie tego zamknięcia tych ludzi, którzy po prostu nie dopuszczają nic poza własnymi przekonaniami. I dla mnie spoko, jakby jak ktoś chce się bawić, niech się bawi. Natomiast niech też nie ma co porównywać tego święta do tego, co było kiedyś, bo wydźwięk tego wszystkiego jest zupełnie teraz inny. To jest po prostu pretekst do zabawy i to, że ludzie się przebierają za jakieś potwory i tak dalej. Takie święto, no Jezu, nie wiem, ja jestem, słuchajcie, mega elastyczna, jeśli chodzi o takie rzeczy. Zauważcie, że ja nie wypowiadam się na tematy religii, polityki i takich rzeczy, bo po pierwsze, mało mnie to wszystko interesuje, będę z wami szczera, a po drugie, niech każdy wierzy w co chce. Także no, dobra, słuchajcie, ja będę w takim razie wracała do pracy, pokażę wam dzisiaj paczkę z HM-u, bo ma przyjść. I właśnie też złożyłam małe zamówienie na Hebę, także zobaczymy. Jak dostanę tą paczkę dzisiaj, to też wam pokażę, a jak nie, to już będzie kolejny vlog, bo kolejny vlog to już jest fryzjer, także super. A dobra, i jeszcze coś wam powiem, jedną rzecz, chciałam jeszcze o jednej rzeczy z wami pogadać, ale to za chwilę. Zobaczcie, jakie jest słońce dzisiaj. Jezu, tak się cieszę, dlatego że od kilkunastu dni u nas na Pomorzu był cały czas deszcz, w ogóle szaro, buro i to było tak mało optymistyczne, że ja nie miałam na nic siły, a dzisiaj jakoś tak, mimo tego, że dalej mi się nic nie chce, to i tak jakoś tak mam dobry humor i w ogóle, nie wiem, jakoś tak się lepiej wstawało od razu. Natomiast nie o tym, chcę z wami pogadać chwilę o serialu Przyjaciele. Dlatego, że no ostatnio obiegła świat informacja, że Matthew Perry nie żyje i jak mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja nigdy nie byłam fanką Przyjaciół, to znaczy, no właśnie, przez te lata, kiedy jakby był ten największy boom na ten serial, czyli kiedy on powstał, lata 90, 94 do 2004 roku, bo 10 lat on był kręcony, to ja w ogóle go nie oglądałam. Potem miałam kilka podejść, ale jakoś tak też, powiem wam szczerze, nie rozumiałam tego humoru i w ogóle tego, co tam się dzieje w tym serialu. Natomiast chyba ze 3 lata temu włączyłam przez przypadek sobie Comedy Central, a tam lecą często maratony Przyjaciół i słuchajcie, przepadłam. Po prostu okazało się, że to, czego nie łapałam wcześniej, ten ich humor, to jest to, co uwielbiam. Ja słuchajcie, to wczoraj właśnie wieczorem też, bo wczoraj wieczorem było kilka odcinków i to było takie The Best of Chandler. I słuchajcie, ja siedzę na kanapie, sama się śmieję jak głupia do sera. To jest po prostu, nie wiem jak oni to zrobili, ale to jest tak dobry serial, że po prostu tak poprawiający humor, że no super, naprawdę żałuję, że wcześniej go nie oglądałam, ale widocznie no nie wiem, teraz nadrabiam, ja mam wrażenie, że już chyba widziałam wszystkie odcinki po 100 razy, ale dalej to oglądam, bo to mnie dalej śmieszy. I właśnie trochę przykro mi się zrobiło, jak dowiedziałam się o śmierci Chandlera, bo wiecie, oni są nadal młodzi, oni nie są w takim wieku, żeby umierać. Ja też nie znałam ich prywatnie, w sensie ich historii. I dopiero potem zaczęłam się, jak już obiegła świat ta informacja, zaczęłam się trochę interesować tym, jak żył Matthew Perry i w ogóle. I powiem wam, że trochę jestem zszokowana, dlatego że człowiek, który ciągle jest uśmiechnięty, rozbawia ludzi, walczy z uzależnieniami, walczy z depresją i już od wielu lat tak naprawdę żyje na granicy. I trochę mnie to zdziwiło. Ja wiem, że to jest taki schemat bardzo częsty, często to się powtarza i jakby to nie jest nic zaskakującego, samo w sobie nie jest zaskakujące, ale zaskoczyło mnie to, że akurat on, wiecie, bo jakoś miałam wrażenie, że oni sobie gdzieś tam żyją w tej Ameryce i mają się świetnie. I dopiero teraz doszło do mnie, jak bardzo wszystko jest złudne i naprawdę, mimo tego, że ten serial oglądam krótko, to bardzo mi się przykro zrobiło. Wczoraj włączyłam sobie na HBO spotkanie po latach. I to było spotkanie po 17 latach, więc chyba to było kręcone 2 lata temu, jak się nie mylę. Oni wszyscy się spotkali, oni są w ogóle tak super, ja ich wszystkich lubię bardzo. Spotkali się w tym miejscu właśnie, gdzie byli kręceni Przyjaciele. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest jedno takie miejsce, taki jakiś garaż i to jest tylko oddzielone takimi ściankami, siedzi publika i to jest takie jakby otwarte. Ja nie wiedziałam o tym, bo w serialu tego nie widać, a tam właśnie macie takie jakby kulisy. Oni wszyscy dalej dobrze wyglądali, natomiast już wtedy właśnie w tym spotkaniu po latach widać, że Matthew Perry jest totalnie nieobecny, w sensie fizycznie siedzi tam z nimi, uśmiecha się, ale to już nie jest ta sama osoba i widać, że on się najmniej udziela.
Nie wiem, czy to jest celowe, że zadawali mu najmniej pytań, a nawet jak było jakieś pytanie, to w zasadzie nie oczekiwali odpowiedzi. Trochę dziwnie, jakbym to obejrzała wcześniej, to prawdopodobnie już wtedy bym wiedziała, że coś jest z nim nie tak. Ale tak jak mówię, ja się nie interesowałam też jej prywatnym życiem, więc nie do końca wiedziałam, jaka to jest smutna historia, to jego życie. I dlatego zamówiłam książkę, słuchajcie. Podobno ta jego książka, którą wydał, właśnie też nie wiem kiedy to było. Natomiast ta jego książka, ta biografia podobno jest tak dobra, że to jest chyba druga po biografii Robiego Williamsa. Właśnie druga najlepsza biografia, także jestem ciekawa. Zamówiłam, ale chwilowo nie ma jej na stanie i na Empiku jest napisane, że chyba 17 listopada ma być wznowienie. Nie wiem, co to znaczy, bo ja na Empiku rzadko zamawiam, ale na Allegro nigdzie, słuchajcie, tej książki nie mogłam dostać. Jestem ciekawa, chciałabym przeczytać, zobaczyć, może zrozumieć trochę, bo podobno ta książka jest bardzo emocjonalna, bardzo osobista i właśnie pokazuje to, jak bardzo prywatnie jego życie było inne od tego, co widzieliśmy na ekranie, także jestem ciekawa, słuchajcie, wy wiem, że też lubicie ten serial, bo wstawiałyście właśnie zdjęcia Chandlera po jego śmierci i no przykra sprawa, coś się kończy i w ogóle oni, słuchajcie, sami, bo oni się bardzo, bardzo lubią, mówią, że są rodziną, bo przez 10 lat jednak jako młodzi ludzie byli ze sobą praktycznie dzień w dzień i nawet po tym, wiecie, jak było to spotkanie po tych 17 latach, to widać, że oni po prostu, oprócz tego, że wizualnie się zmienili, to tak naprawdę gdzieś tam dalej mentalnie jest między nimi taka chemia, to jest w ogóle super. Także jeżeli macie HBO, lubicie Przyjaciół, obejrzyjcie sobie, bo no coś wspaniałego, słuchajcie, łzy mi same leciały, także polecam wam bardzo serdecznie. No a teraz uciekam do pracy i widzimy się już po mojej pracy, jak wrócę z Żabki z paką z HM-u. I słuchajcie, jeszcze wam coś powiem odnośnie moich okien, bo ja wam często pokazuję moje okna, które są dość brudne, w sensie widok za oknem, pogodę, cokolwiek. I te okna są bardzo brudne. Wiecie co? Jest to wynikiem tego, że tu z boku, niestety, no jeszcze ludzie widzę, chodzą na cmentarz, zobaczcie, jest rano, tutaj są, widzicie, nagrobki. I to jest miejsce, które jest ciągle, oni coś tam robią, jeżdżą takie wielkie samochody, to się nie kończą te prace tam. Ja całkiem niedawno zmieniałam zasłony, myłam te okna, ja je bardzo często myję i słuchajcie, jeden dzień i były całe po prostu upierdzielone. Teraz też tak jest, może aż tego tak nie widać, ale chociaż widać w kamerze, to zawsze bardziej widać. Natomiast, no niestety, nie nadążam z myciem i spróbuję znowu dzisiaj albo jutro je przetrzeć, ale ja nie wiem, czy to ma sens, bo oni jak zaraz będą, słuchajcie, dzisiaj pewnie jeszcze sobie odpuszczą, bo są zaduszki, ludzie chodzą na cmentarz, ale lada chwila znowu będą tutaj jeździć samochody. Tu też coś w tej trawie robili, nie wiem, jeździły jakieś dziwne maszyny. I słuchajcie, ja po prostu wiecznie balkon i okna tak brudne, ale tak bardzo, że wiem, że nie powinnam wstyd pokazywać, no ale chciałam się wytłumaczyć, żebyście nie myśleli, że te okna nie były myte 100 lat, bo były po prostu, no takie miejsce niestety do życia, że z jednej strony zobaczcie, fajnie, że nie mam bloku ani nic, ale ciągle coś tu przy tym cmentarzu robią. To są niekończące się roboty budowlane. Już idę, słuchajcie, mam pakę z HM-u, także zaraz otworzę i zobaczymy te rzeczy. Tak naprawdę są tutaj czapki, rękawiczki, bo po ostatnim holu stwierdziłam, że chciałabym jakąś szarą czapkę, także zamówiłam na pewno dwie szare czapki, rękawiczki i kurtkę, także przymierzymy, zobaczymy. Bardzo lekka jest ta paczka, także jestem ciekawa, jak będzie ta kurtka wyglądała. Chodzi mi o czarną kurtkę z kapturem, dlatego że no ja mam dużo okryć wierzchnich, najwięcej chyba ze wszystkiego. Ale to są wszystko takie ukrycia wierzchnie, których się w ogóle już w tym momencie nie ma kiedy nosić, bo słuchajcie, to są takie rzeczy na taką porę przejściową, bym powiedziała. I tej pory przejściowej już w zasadzie od jakiegoś czasu nie ma. Jeszcze, wiecie, to nie są nowe rzeczy, ja je kupowałam kilka lat temu niektóre, ale wtedy jeszcze był ten czas, taki przejście z wiosny, z zimy na wiosnę. I taka jesień, gdzie można było te kurtki nosić, a w tym roku ja, słuchajcie, remoneskę miałam chyba 3 razy na sobie i założyłam grubszą kurtkę, także w ogóle bez sensu. Natomiast dobra, przymierzmy te rzeczy. I słuchajcie, jeśli chodzi o czapki, o, zielona czapka, ale jaka ładna. Mam jakąś taką szarą, zieloną, tu jest ta kurtka, a tu są jeszcze rzeczy, tu jest ciemniejsza szara. I jedne rękawice, one są właśnie w kolorze tej szarej czapki, także to są to takie bez tych palców, bo w sumie pomyślałam sobie, że
że takie są całkiem spoko, bo mnie jakoś palce aż bardzo nie marzną, także powinny być ok, zaraz to przymierzymy. Tylko może zacznijmy sobie od, albo dobra, kurtka na koniec, zacznijmy od tych rzeczy. Jeśli chodzi o czapki, to nie są czapki wełniane. One mają dodatek wełny, nie wiem ile, nie pamiętam, ale nie są wełniane. Ja mam jedną czy dwie wełniane i powiem wam tak, tak jak mnie nic nie gryzie i w ogóle nie mam problemu z wełną, tak na głowie nienawidzę mieć wełnianej czapki. Ja mam jedną wełna, kaszmir, nie wiem, ale absolutnie mi ona nie pasuje. No to jest taka mięciutka w sumie, ale taka gruba, Jezu. Ja nie wiem, czy ja sobie taką grubą, bo chyba takich zim u nas nie ma, żeby taką czapę mieć. Ale poczekajcie, ja sobie tylko zerknę na skład. No jakieś 12% wełny, no to umówmy się, tak by nic nie było, ale kurde, jaka czapa gruba, o matko jedyna. Bardzo gruba, słuchajcie, bardzo. I ładnie wygląda, kolor ma fajny, taki jasny, szary. Ogólnie jest całkiem spoko. Dołożę sobie jakoś tutaj może włosy jeszcze. Chociaż nie, chyba ich nie chcę mieć włożonych. No dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, no kolor jest fajny, tylko ona jest bardzo, tak mam wrażenie, gruba. Także nie wiem, czy aż taką grubą bym chciała. Zastanowię się. Te czapki, słuchajcie, kosztowały około 50 zł, więc to nie są jakieś mega, wiecie, drogie czapki. Z tej serii mam brązową i czarną i chyba beżową. Przed dwóch lat, przed roku, o... I one się całkiem spoko noszą, z tym, że one też nie są jakieś cienkie, w nich nic nie słychać, bo one mają taki dziwny materiał, że po prostu... Ja nie wiem, chciałam zobaczyć, jak będzie zielona wyglądała na mojej głowie, przy moich włosach, mojej cerze i moich oczach. No i trzeba przyznać, że ładny jest ten kolor. Tylko taka, wiecie, to jest taka czapa, która nie będzie w ogóle do niczego pasowała, bo do czego ona miałaby mi pasować? Nie wiem, ona chyba 29 zł kosztuje. Przepiękna jest, absolutnie przepiękna. Tutaj też widać, jak już mam włosy jasne, także zobaczcie. W każdym razie, jest ładna, ale chyba jednak zostanę przy szarej. A zobaczmy tą ostatnią. Ta się wydaje być trochę cieńsza, ale może mi się tylko wydaje. Wygląda jak moherowa czapka, ale oczywiście to żaden moher nie jest, bo ona też nie była droga jakoś bardzo. I tu znowu, tu z kolei jest czarna metka, kurde, ale 9% wełny i 5% chyba alpaki, także spoko, przymierzmy, zobaczymy jak wygląda. Tak, ta jest, mam wrażenie, taka najbardziej lightowa, w sensie, no taka, nie jest jakaś bardzo gruba. Tylko nie wiem, czy ona mi się podoba. Tu są rękawiczki do niej jeszcze. Nie wiem, czy mi się ona podoba. W sumie może i fajna jest, nie wiem. Muszę się zastanowić, bo ogólnie kolorystycznie to chyba ta mi najbardziej pasuje. Tylko trochę jestem przerażona tą grubością, bo ja nie wiem, czy ja chcę aż taką grubą. No i te rękawice. Te rękawice są chyba po 39 zł, jakoś tak. O, widzicie, komplecik. Taki smutny ten komplet. Nie ma się takiego wrażenia, że on jest taki smutny? Mam wrażenie, że jak założyłam tą czapę na przykład, to zupełnie jakoś tak inaczej przy tej twarzy. A ta taka, kurde, nie wiem, ale może mi się wydaje. Może muszę ją przymierzyć po prostu do kurtki. Ta kurtka się być wydaje, słuchajcie, ta kurtka się, no, być wydaje bardzo, nie wiem, czy ja po polsku powiedziałam, taką wiosenną kurtką, a to miała być oczywiście zimowa. Zobaczymy. Ona jest pikowana trochę. O, coś takiego. Taka kwadratowa. Ja już mam taką kurtkę bez kaptura zieloną i chyba taką jasną tutaj. Tylko właśnie, no bez kapturów. To ma tutaj kaptur. Zaraz obczaję, czy on jest fajny, czy on nie jest fajny. Ja wziąłem tą kurtkę w rozmiarze S, bo ona jest dość oversize'owa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Ja korzystałam z promki, bo słuchajcie, jak ja te rzeczy kupowałam, to była promocja na stronie HM-u i wszystko było minus 20%, znaczy jak kupowałyście powyżej 150 zł, no sama kurtka kosztowała 200, więc 210, także o, S-ka i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ogólnie, kurde, ona nie jest głupia ta kurtka, tylko wiecie co? Tak, nie wiem, trochę z rękawami, a zobaczmy. O, kaptur jest fajny.
Ona jest tu wysoko zapinana, ale muszę wam powiedzieć, że ona w ogóle w internecie, na stronie, muszę zdjąć czapkę, bo nic nie słyszę. Ona w internecie, na stronie wyglądała na dłuższą. Ja wam zaraz pokażę, jaka ona jest. Załóżmy na chwilę jeszcze tą czapę. Chyba jest za jasno w ogóle, muszę trochę przyciemnić, o. No mam wrażenie, że ta czapa jakby ciut lepiej wygląda. Nie wiem, muszę się zastanowić z tymi czapami, ale co do kurtki, już wam pokazuję. No nie wiem, w sumie jak tak mam ręce, no to te rękawy są na maksa długie, bo zobaczcie, one są do połowy dłoni, a jak ruszam, ale może to tak ma być, w sumie może to ona nie musi. Ona ma też ładne przeszycia, bo powiem wam, że niektóre kurtki mają dziwne te przeszycia, które mi się w ogóle nie podobają, a tutaj jest całkiem spoko. Ja też lubię ten kwadratowy fason, wiecie, bo on mi się on dobrze nosi. Ja wiem, że ona trochę będzie tutaj podwiewała i tak dalej, ale z drugiej strony też tak bez przesady, nie? Ja zamówiłam jedną, słuchajcie, z Zary, taką z pierzem, 50% pierza, 25% kaczego, 25% jakiegoś tam gęsiego i reszta poliester. I ta kurtka przyszła ogólnie bardzo fajna, ona była taka za tyłek, ta też jest z tyłu za tyłek, także tutaj jakby też nie ma, zobaczcie, zakrywa tyłek, z przodu jest trochę krótsza. I tamto było jakby, wszystko było ok. Leciutka, fajna, kosztowała 299 zł, tylko miała bardzo krótkie rękawy, w sensie jak tak stałam, to niestety, ale te rękawy były takie, no takie, wiecie, dotąd, nie? Więc jak ruszyłam, to już w ogóle zrobiły się krótkie, a tutaj one są spoko. Tutaj myślę, że te rękawy by mi nie przeszkadzały jakoś bardzo, tylko nie wiem, czy to jest fason zimowy kurtki, w sensie taki, wiecie, na taką pogodę, jak będzie minus ileś stopni, czy nie lepiej wtedy dopłacić, bo to wiecie, jakby też nie chodzi o cenę, bo no nastawiałam się, że kurtka zimowa ileś tam będzie kosztowała, natomiast tutaj bardziej, wiecie, chodziło mi o fason, żeby ona mi się podobała, te i przeszycia mi się na maksa podobają. Tylko tak się zastanawiam z tą właśnie szerokością, czy ona nie będzie taką podfruwajką za mocną. O, tutaj jest wszystko jakby fajnie, podoba mi się. Kurtka, jakby zobaczcie jeszcze jak mam ją zapiętą, jak ona wygląda. Ta kamera trochę krzywo stoi. Tutaj jest, widzicie, taka no, tu jest dłuższa, tu jest krótsza, to też nie jest tak, że ona jakoś bardzo odstaje. Patrzcie, jak ją zapięłam, to ona praktycznie w ogóle nie odstaje, więc tu ma kieszenie takie spore. No ten kaptur też jest spory, można się zapiąć do samej góry, więc tutaj też nie będzie wiało. Ładne te przeszycia, wyjątkowo. No i ta S-ka, zobaczcie jaka duża. Dobrze, że M-ki nie wzięłam, bo mi się wydaje, że ta M-ka byłaby już w ogóle za szeroka i wtedy faktycznie mogłoby mi coś podwiewać. Tutaj jak założycie właśnie tego typu rękawiczki, to wszystko będzie grało, bo one, te rękawy nie są jakby za krótkie. O. Widzicie? No całkiem spoko to wygląda, muszę się zastanowić, niestety z kurtkami to jest ciężka sprawa, bo no mówię, nie wszystkim się podobają, te fasony mi się nie podobają, a z drugiej strony ta jest taka całkiem kurde przyjemna, ona bardzo ładnie wygląda, zobaczcie, taka niby zwykła prosta, ona mi kosztowała po tej promce 160 zł, także i też nie jest wcale taka cienka, myślałam, ona jest leciutka, ale ona wcale nie jest taka cienka i z jednej strony się cieszę, że ona nie ma tego pierza, bo słuchajcie, z tym pierzem to jest tak, że niby tam jest napisane na stronie Zary, że można wrócić do pralki na 30 stopni, ale ja się bardzo boję, że mi się to, wiecie, ja wiem, że jakieś piłeczki tam ludzie wrzucają, ale ja nie chcę żadnych piłeczek wrzucać, bo ja w ogóle takich rzeczy do pralki nie wrzucam, ani buciorów, ani żadnych takich rzeczy, więc zastanawiam się, jak to by było z tą kurtką faktycznie, czy po prostu ładnie. W sumie teraz tak sobie myślę, że ten komplecik wygląda całkiem przyjemnie. Nie? Zobaczcie, od razu jakoś tak inaczej, może ja miałam światło też tutaj złe ustawione, a teraz jest jakby całkiem fajnie. Tu się można zapiąć do góry i może to jest to, czego w sumie szukam. Zastanowię się, słuchajcie, jeszcze nie będę podejmowała dzisiaj decyzji, teraz tylko zastanowię się, co z tego zostawiam, co nie. Oczywiście gdzieś tutaj na pewno już widzicie, albo na dole w opisie, co zostawiłam, a kurtkę wam podlinkuję, nie wiem, czy te czapy wam linkować, wystarczy, że wejdziecie w sekcję czapki na, przepraszam, na HM-ie i wszystko wam się pokaże, także jest jakaś chrypa mnie złapała, za dużo gadam. Także dobra, słuchajcie, uciekam w takim razie. I chyba jeszcze przeciągnę tego vloga. Słuchajcie, przeciągnę do jutra, natomiast nie mam powiadomienia, żeby ta przesyłka z Hebe miała być jutro, więc
przeciągnę, jak nie będzie tej przesyłki, no to po prostu zakończymy tego vloga i tyle. Ja idę teraz montować jakiś film i dla was, bo jeden mam do zmontowania jeszcze i będę oglądała na pewno maraton przyjaciół. Witajcie w sobotę. Ja właśnie się delikatnie pomalowałam, ponieważ jadę na trening obwodowy. Jest teraz godzina 8:46, więc za jakieś 20 minut wychodzę, więc muszę się jeszcze ubrać i spakować sobie, nalać wodę, spakować tam rzeczy i tak dalej. Dzisiaj wyjątkowo się wyspałam. Powiem wam, że pogoda nie sprzyja, nic nie sprzyja, jestem zmęczona cały czas, nie mam jakieś przesilenie, biorę witaminki, już wam to mówiłam, a cały czas jakoś tak się dziwnie czuję. Także dziś jest jakby lepiej, mimo tego, że pada znowu. W sensie jest taka mrzawka, to wyspałam się. Poszłam spać po 10, wstałam o 7, tak sama z siebie, więc super. Posiedziałam w łóżku, coś tam poprzeglądałam internet, tak się trochę wychillowałam, więc spoko. No, a tak naprawdę przyszłam w sumie zakończyć tego vloga, bo już mam chyba sporo materiału. Ostatnio, jak się nie mylę, pokazywałam wam chyba HM. Mam jeszcze, znaczy będą jeszcze jakieś paczki, ale to już zobaczycie w kolejnym vlogu, bo nie ma co przeciągać. Tych paczek nie ma, jest weekend, więc ja sobie zmontuję po prostu tego vloga, żeby pojawił się na kanale. Natomiast tak, kolejny vlog już jest vlog z wizytą u fryzjera. Będę chyba też jechała do Gdańska w poszukiwaniu kurtki, dlatego że właśnie ta kurtka z HM-u, którą ostatnio widzieliście, niestety jednak, słuchajcie, idzie do zwrotu. Mi się ona bardzo podoba, te przeszycia są po prostu super. Ona jest taka w ogóle, no wygląda taką w sumie drogą kurtkę, tyle że przez to, że ona ma tutaj obniżoną tą linię ramion, to mimo tego, że normalnie te rękawy są dotąd jak stoję, to jak się ruszam, one się robią bardzo krótkie, bo ona się tu cała, wiecie, podnosi i przez to, no nie dla mnie, jakbym miała trochę krótsze ręce, no to okej, ja bym ją zostawiła w ogóle bez dwóch zdań, ale w tej sytuacji niestety muszę ją oddać i dlatego właśnie w piątek po fryzjerze planuję pojechać do Gdańska i może coś na żywo przymierzę. Postaram się też wziąć kamerę, może coś wam tam nagram i ewentualnie jak znajdę jakąś fajną kurtkę, to wam pokażę. Też na siłę nie będę kupowała, jeżeli nie będzie nic takiego, wiecie, co mi będzie w 100% odpowiadało, albo przynajmniej w 95%, to nie będę brała. Ja mam w czym chodzić, więc od biedy no będę ten gruby po prostu płaszcz nosiła, taki wiecie, długi, z kapturem i tyle. Wczoraj miałam taką moro kurtkę, też z HM-u, z kapturem, bo też padało jak jechałam do biura. I było ciepło, słuchajcie, więc było około 10 stopni, więc w tej kurtce było ok, tylko właśnie jak już będzie koło zera, no to już mi nie będzie ok, dlatego że no, ona raczej jest taka przejściowa, bym powiedziała. No ale zobaczymy, może jakoś dam radę, na siłę na pewno nie będę kupowała. I też jeśli chodzi o czapki i szaliki, to słuchajcie, na razie ja w ogóle tą paczkę z HM-u zostawię, ponieważ zamówiłam też czaj coś z Reserved. Tam są rzeczy z domieszką wełny, tam jest około 60% chyba jest wełna i alpaka. Ładne kolory, ładne fasony tych czapek, bo nie każda czapka jest fajna, tak przynajmniej na zdjęciu fajnie wyglądają i podobno są miękkie, także słuchajcie, zamówiłam. Ta paczka też przyjdzie w przyszłym tygodniu, więc też wam pokażę we vlogu i wtedy dopiero zobaczę, co zostawiam z HM-u, a co z Reserved, bo też zamówiłam właśnie czarny szalik z wełną, tylko ja wiem, że te rzeczy z wełną, one są dość cienkie, a ja jednak szaliki lubię takie, wiecie, duże. Natomiast no zobaczymy, co przyjdzie, pokażę wam i no i tyle. Także jeszcze na koniec, gdzie mam tutaj puste opakowania. Słuchajcie, znowu odżywkę wykończyłam, Sayosa, to jest chroniąca kolor farbowanych włosów. Fajna, no ja lubię odżywki z Sayosa, mam też teraz maskę, one są bardzo spoko, włosy są mięciutkie, wygładzone, w sensie jak wygładzicie na szczotkę same z siebie, ale wczoraj jak nałożyłam, to zobaczcie, one ładnie wyglądają, one się świecą, także no o tych odżywkach to ja nie mam wam za dużo do powiedzenia tak naprawdę, wszystkie są poprawne, jak będzie jakaś, która mi nie pasuje, to wam wtedy powiem i peeling z Isany. Ja peeling taki z granulkami robię bardzo rzadko, w zasadzie czasami raz na tydzień, czasami raz na dwa tygodnie. Teraz mam jakiś inny, już nie wiem z jakiej firmy, natomiast mam go pod prysznicem i po prostu mówię, no raz na jakiś czas sobie po myciu twarzy, po oczyszczeniu robię taki peeling. Ten był spoko, 3,50 kosztował, także tutaj nie masz do czego przyczepić, peeling jak peeling, nic się po nim nie działo, buzia oczyszczona, więc więc jest ok, także słuchajcie, uciekam w takim razie, idę się ubrać, idę się ogarnąć i nawet mam siłę, energię, także dzisiaj będę też trochę sobie ogarniała chatę, bo to ostatnie sprzątanie łazienki między innymi, to było już chyba 3 tygodnie temu, więc trochę się nabrudziło, więc chcę sobie tam zmyć podłogę, trochę wiecie, umyć kabinę i zlew. Także ogólnie mam co robić, jakby nie patrzeć. Raczej nie będę nigdzie wychodziła, bo ja za tydzień mam tą imprezkę, tą w Gdańsku na elektryków, także nie wiem, czy w ten weekend będę wychodziła. Zobaczę, może coś na spontanie wyjdzie, jak nie, no to to też spoko. Także żegnam się z wami, bardzo dziękuję, że byliście ze mną i w
tym odcinku, w tym vlogu. I widzimy się bardzo niedługo w kolejnym, także do zobaczenia, pa!